mamy wojsko zawodowe, to też pracowali, prawda? Gdzie kolega mówi, słuchaj, jak będziesz się zaciągnął letniego mistrza do pracy, to uważaj na Litwinów i Tatarów. Oni mają pozór ucieczki, jak w wielkiej bitwie. No właśnie, mamy wszędzie, kochani, wielka bitwa. Łamcie mnie kołem, palcie ogniem. Ja nie powiem, ile rycerstwa było pod Grunwaldem. Historycy próbują dać 20 tysięcy dla Polaków, 10 tysięcy dla wojsk litewsko-rusko-tatarskich, no od 15 do 30 tysięcy dla wojsk zakonnych. Nie wiem dlaczego, kiedy w 1384 jest dokument, że wojsko mogło zorganizować 40 tysięcy, o wyprawach na Dunaj nie wspomnę. Ale wszędzie w źródłach, kochani, gdzie ci rycerstwo występowało, walczyło w tym okresie, jest nazywana wielką bitwą. A więc większej bitwy nie było. Nie tylko duże rzesze rycerstwa, kochani, ale także duże ilości koni. Koń, tak, koń. Bo nie było samochodów, nie było innych pojazdów, tylko ten właśnie koń. Koń, który musiał przyciągnąć wóz, czyli koń pociągowy. Na koniu musiał przyjechać rycerz, czyli koń konduktowy. I ta Formuła 1, ten bolid, kochani, to wypracowane carstwo, czyli koń bojowy. Koń bojowy od młodego, który był szkolony, który był przygotowany pod rycerza. Dwa lata po bitwie pod Grunwaldem, kochani, w takim zamku jak Bracian, mamy 47 koni aż. Ale dwa tylko konie bojowe, a więc widzimy, że ten koń bojowy to jest tatuszko, to jest nasze oczko w naszej ekspozycji. I te konie bojowe pruskie były bardzo, bardzo dobre. Kochani, chciałem powitać delegację właśnie z Malborka. Tu mamy pana dzięki naszemu dyrektorowi, naszemu naszej przyjaźni z panem profesorem Januszem Pochleitnerem. Możemy oglądać tę wystawę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bo pamiętajmy o jednym. Turysta jadący na Malbork musi, tak jak Jagiełło, najpierw odwiedzić Grunwald. Sięciuszko przeprowadzę po wystawie i zaraz będziemy otwierać wystawę naszą w Prusowie. Co prawda są kopie, ale Jan długo czekał. Młody kadłub, kiedy stanął w katedrze, popatrzył w Tekorąbie, już nie mógł otrzymać informacji co do autentyczności i kto walczył pod tymi chorągwiami. A więc jego pierwszym takim wyzwaniem było opracowanie wszystkich chorągwi. I praktycznie te wyzwanie, które sobie zrobił na początku życia, trwało do jego końca, kochani. Miał bardzo ważne informacje od swojego ojca, Jana Długosza z Niedzieliska, który walczył właśnie pod Grunwaldem, od Zbigniewa Oleśnickiego oraz od kanclerzego koronnego Mikołaja Trąby. Ale dzięki też malarzowi wspaniałemu, krakowskiemu, Janowi Durinkowi, pięknie mamy, kochani, te chorągwie wymalowane w bateriach Trumpenoru i możemy sobie dzisiaj patrzeć, oglądać. A dla nas historyków jest to kompendium wielkiej wiedzy, bo dokładnie wiemy, jaki kontur, jaki marszałek, jakie miasto i możemy się szczycić tym. I kto nas zapyta na nas chorągwie, możemy odpowiedzieć. Oczywiście, proszę Państwa, quiz. Klucz. Kto to może być? Kto dowodził to chorągwie? Jak myślisz? Śmiało, nie bójcie się. To jest kluczem. No właśnie, to jest kluczem. Klucznik bardzo blisko. Skarbnik, kochani. To jest skarbnik. Czyli Tomasz von Mannheim, doskonały z wielkich właśnie współpracowników wielkiego mistrza, tak zwany wielki skarbnik, dowodził tymi chorągwiami. I dokładnie mamy wszystkie chorągwie opisane. Tutaj mamy chorągwie wielkiego mistrza, zobaczcie, piękny złoty krzyż z czarnym orłem. Ale też i mamy wielkiego mistrza tutaj w zbroi. Zobaczcie, z pawimi piórami. Te pawie pióra świadczą o wysokim urzędzie. A więc zobaczcie, jaki Zbyszko z Bogdańca był kozak. Nie byle jakiego tutaj krzyżaka obiecywał swojej wybrance serca, czyli Danuśce, ale tego, co ma pawie pióra. A pawie pióra kto miał? Wielki mistrz, wielki kontur, wielki marszałek, wielki szpitalnik, wielki szatnik. A więc nie byle kto, kochani. Przed wami sam wielki mistrz stoi. Zobaczcie, w jakiej pięknej pozycji pawie pióra. I kochani, zwróćcie uwagę na hełmy. Tak jak dzisiaj my jeździmy rowerem, motorem,
ta głowa jest bardzo narażona na urazy. A więc i w przypadku już od czasów starożytnych starano się tę głowę jakoś tam zabezpieczyć. I tu mamy pierwszy hełm garnczkowy. Prawdziwy garnek. Jak ten garnek na głowę założysz, to kochani, ciężko nam oddychać. Ale starajcie, zobaczcie, jak się starano, ile tych powierzchni, tych odwiertów wentylowych, ile porobić. Oczywiście, bo ten rycerz ciężko pracował, jak kowal w kuźni. Cały czas i trzeba było dobrze mu dostarczyć powietrze. Tutaj mamy, kochani, hełmy, nasza ta generacja tych hełmów. Od hełmów właśnie średniowiecznych, tak zwanych zwykłych hełmów bez zasłony oraz później wchodziły hełmy z zasłoną. I te przyłbice, jedna chyba najważniejsza, o której najwięcej się mówi, przyłbica albo inaczej hełm typu psi pysk. Bo nic innego tam pysk przypominało. Czy rycerz, kochani, szedł do bitwy z samym mieczem i tarczą? Oczywiście, że nie. Jak najbardziej. Bo jeżeli miecz mu wypadł z ręki, to co mu krzyknąć? Przerwa? Nie mógł, bo już po nim by było. A więc, kochani, ten rycerz, idąc do boju, brał jeden miecz ze sobą, drugi miecz oraz taką podręczną broń obuchową. Buzdygany, nadziaki, topory, aby dalej prowadzić walkę, kochani. Tu widzimy właśnie takie uzbrojenie. Uzbrojenie jest bardzo drogie. Żeby taki rycerz, kochani, pięknie tutaj wyglądał, żeby jego ciało było zabezpieczone, to dzisiaj tak liczymy, że na taką zbroję w pełni musimy wydać około 20 tysięcy. Sam miecz, taki ze średniej półki, ale ten trochę lepszy, kosztuje około 6 tysięcy, a może i mniej. Do tego koń bojowy. Koń bojowy od 20 do 30 tysięcy. Wyprawiamy się na bitwę, tych koni musimy mieć troszeczkę więcej. A więc te całe uporządzenie wojenne naprawdę musiało być przygotowane i zorientowane. Mamy tutaj takiego rycerza. Rycerz jak ma imię? O, jak on? Paweł jest rycerzem. I Paweł podatków nie płaci. Ale Paweł jest panem na zamku w Ostródzie i ma klucz wsi pod sobą. I kiedy wielki mistrz albo król, bodajże z Kalisza, Sierada, każe Pawłowi do bitwy, on musi stanąć licznie i zbrojno. I musi wyłożyć pieniądze i zabezpieczyć i wyposażyć swoje wojska. Takich 15 dobrze wyposażonych rycerzy to jest koszt, kochanie, koło 500 000. A nie daj Boże, nie uzupełnił tego. 38 szlachetnych urodzonych po bitwie, jak je rozliczył. Zabrał zamki, zabrał majątki i ze stanu szlacheckiego powrócił w stan śmieci. Tak? Ale to Jagiełło miał już taką, jako zostawki król, taką karybę, trzeba powiedzieć. Jego syn Kazimierz Jagiellończyk czy Olbrach już nie mieli tego. Takim pomniejszym, można powiedzieć, uzupełnieniem sprzętu, no nie takim drogim, to już był koncerz, był tasa. I kochani, mamy tutaj kordy. Kordy jest to broń czyja? Oczywiście ludzi, którzy są związani z taborem. Bo taki Paweł sam się nie ubierze, sam się nie rozbierze, bo Paweł musi ubrać taką, wyobraź sobie taką grubą kurkę pikowatą jak w zimę. Nakładamy, zapinamy mu pod szyję. Do tego zbroję kończą, nakładamy 20 kg. Do tego jeszcze płyty pancerne, napierśniki, napręczniki, na ramienniki, na goleniki. Mało tego jeszcze, buty miał zabezpieczone takimi właśnie metalowymi, takimi metalowymi butami, można powiedzieć, które były elastyczne. A więc były to bardzo, bardzo ciężkie. I koń też, kochani, się bardzo, bardzo męczył. Jeżeli my sobie wyobrażamy jako bitwę pod Grunwaldem, że rycerstwo uderza w ławę, albo inaczej w płot, idzie z rama, wieczorem wraca, jak żyje, to bardzo dobrze, jak mu się uda. Absolutnie nie, kochani. Bitwa pod Grunwaldem była bitwą bardzo dynamiczną. Szyki kolumnowo-klinowe poustawiane, tak jak długopisiki. Przedchorągiewny, czyli ta chorągiew. Dlaczego, kochani, tyle chorągi mamy? 51, 50 z jednej strony, 51 po drugiej stronie. Ta chorągiew było bardzo ważne, żeby ten rycerz to chorągiew widział,
nie mógł jeden od drugiego konia odstąpić. To był szyk, kiedy się uderzało, przebijało się szyki wroga, walczyło się, ale walczyło, wiecie ile? Pół godziny. Pół godziny to wszystko, bo te 30 czy 40 kg na siebie i męczysz. A co mamy, kochani? Nie deszcz jak dzisiaj, nie wiaterek jak dzisiaj, ale mamy lipiec, upał, skwar, kiedy jajko się ścina, kiedy je na zbroję położymy. A więc jest gorąco. Ale poprzez to chorągwie informującą koronną, najważniejszą, główną, rozkazującą o manewrach, ta chorągiew jest wycofywana z pola bitwy. Koń jest wymieniany. Rycerz uzupełnia płyny. Poprawia sobie oręż. Odpoczywa. Ale właśnie ci giermkowie właśnie cały czas pracują przy nim. Czyli giermek dopada się do konia bojowego, od konia, następny od oręża, następny od zbroi. A więc ja zawsze to porównuję jak ten bolid Formuły 1, czy te samochody, co wjeżdżają do pit stopu, szybciutko na podnośnik, do góry, uzupełnić go, naprawić, poprawić, zatankować, oczy przetrzeć, kaszkiet na dół i poszedł. I to była tak dynamiczna i tak długa bitwa, kochani, że nie zaczęła się o godzinie 9, mówią historycy, ale tam Jagiełło przytrzymał zakon na słońcu. Dwie msze po półtorej godziny plus 1000 giermków pasowanych na rycerzy. Jagiełło już miał, było wymylane z bitwy, już go ręka bolała. Weź tak, 1000 ludzi. Co dalej, kochani? Bitwa o godzinę po prawdopodobnie 11, 12 południa się zaczęła. A skończyła się, uwaga, godzinę przed zmrokiem. I to nie była jedna bitwa, ale było wiele zarzewia i miejsc tych bitw. Tu mamy rozstawione wojska, tu mamy wojska koronne, wojska kochani zakonne. Po prawej stronie mamy chorągwie litewskie, po naszej lewej wojska koronne. Naprzeciwko staje, tutaj widzimy lewe skrzydło wielkiego marszałka, a tu mamy szyki zakonne, ale nie one są dowodzone przez wielkiego mistrza, ale przez wielkiego kontura Kunona von Liechtenstein. Natomiast jak wielki mistrz, jak i Jagiełło, wszystko doglądają ze wzgórza. To kochani, trzeba było wszystko patrzeć, wszystkiego doglądać. Jeżeli ja nie patrzę, nie doglądam, w odpowiedniej porze tej chorągwi nie wycofam, a drugiej nie dam do bitwy, może być już po bitwie. I tak się stało, kochani, kiedy godzinie po zbaganiach bitewnych skrzydło litewskie nam się wycofuje, a część wojsk lewego skrzydła wielkiego marszałka uderza nam na prawie skrzydło koronne. Trzy pułki się co prawda bronią tego dojścia, ale też w czasie działań bitewnych, co wiemy z innych krzyżacy, że pada główna chorągiew. Krzyżacy śpiewają o Christ der Standen, czyli pięć zwycięstwa. Nie ma listy, nie ma chorągwi, nie ma czym dać rozkazu, prawda? A więc koniec. Ale w tej chorągwi są takie osobistości jak Robert Lewandowski, Lomecz, Neymar, Suarez, najlepsi z najlepszych. A tymi z najlepszych to byli właśnie polscy rycerze, kochani. Znani nie tylko w Polsce, ale na całej Europie. I to nie trzeba było telewizji, radia, fejsa, internetu. Ale taki rycerz jak Zawisza Czarny, jego brat Jan Parurek, Piotr Kruczek, Powała Taczowski, Jan Warszawa, Jan Warszawski, Piotr Pieskowej Skały. To są doskonali rycerze, kochani, których zna, łącznie z Dylgramem Paszkowi, który dołożył chorągiew. I tak, proszę Państwa, dzięki tym rycerzom chorągiew została podniesiona i znowu Polska walczyła i nie oddała im zwycięstwa do końca. Ostatnią fazą było zdobycie właśnie obozu, gdzie podczas badań archeologicznych odnaleźliśmy, kochani, potężną ilość detali archeologicznych. Niedawno je wyłożyliśmy. Macie przyjemność, kochani, jedni z pierwszych oglądów. Proszę bardzo. Wszystko kosztuje i ze wszystkiego można obrócić pieniądz. Niektórzy rycerze, którzy byli pewni, że armia jest zwycięska, starali się być przy tej armii. Bo jeżeli jak, no bardzo mi przykro, przez wiele lat o tym się nie mówiło, ale jak armia polska weszła w ziemię zakonne, łupiła, grabiła, mordowała i zabierała dla siebie.
Ale zakon też nie był bezwinny. Pamiętajmy, że w 1409 roku to zakon zaatakował ziemię, to zakon zaatakował ziemię dobrzyńską, ziemię kujawską, ziemię wielkopolską, zamki Złotoria, Bobrowniki, Rypin, palone i załoga wyniszczona, łącznie z mieszczanami. Tak to się robi, kochani? Tak to robi zakon? Tego już było za dużo. I tu już ta czarka goryczy się przelała. I Jagiełło świetnie zorganizował odbicie Kujaw łącznie z Bydgoszczą i zawieszenie broni do roku następnego. A w roku następnym, kiedy zostało zawieszenie broni, co Jagiełło robi? Szybciutko zawiera korzystne sojusze. I całą zimę poluje na tury, bizony, bo tam jeszcze takie były. I szybciutko wszystko w beczki i do Płocka, W Puszczy Radomskiej szybciutko buduje wspaniały most. Kiedy przyszło do zawieszenia broni, końca już pokoju, my jesteśmy gotowi. Już idealnie na 24 czerwca pod Czerwińskiem cała Wielkopolska stanęła. Cała Małopolska, cała Litwa przyszła i cała Ruś. I tak potężne wojsko, kiedy wielki mistrz myślał, że przecież nie przejdą Wisły. Nagle spływa most z Puszczy Kozienickiej, a mistrz Jarosław, mój imiennik, buduje szybciutko most i w przeciągu jednego dnia most jest skręcony, ściśnięty i 20, 30, nie wiem ile tysięcy wojsk jest ładnie przerzuconych na prawą stronę Wisły. Jagiełło kazał postawić kobylenia, czyli zagrody z jednej strony, z drugiej strony i chorągwie. W pięknym szyku, rozwiniętymi chorągwiami ładnie przechodzimy Wisłę na drugą stronę. I szybciutko uderzyło oczywiście w centrum. W centrum, czyli w Malbork, szli przez Drwęce, ale pod urzędnikiem była zasadzka, czyli jej wielki mistrz wszystko dokładnie wiedział. Polski król mówi, dobrze, zakręcamy i idziemy od źródeł Drwęce, czyli od Olsztynka, od tych terenów tutaj. No i jakimś dziwnym trafem zdobywa te Dąbrówno, czeka tutaj raptem 3 dni, ale faktycznie Dąbrówno jest ten zamek, jak mówi Długosz, wspaniałościami uzupełniony. I jedzenie, i wszystko, i pasza, i złe ubrania. Wszystko jest. Ale z dwóch przewodników, które prowadzą wojska zakonne, jeden ma na imię Trojden, a drugi ma jakoś dziwnie brzmiące imię. Grünwald. Czy nie Grünwald, Grunwald, czy nie z tych okolic? I dokładnie widać, że to są pola uprawne i że tu można przeprowadzić bitwę. A bitwa została, kochani, przeprowadzona wręcz, według mnie, niespotykana. Bo wszystkie bitwy Azankur, Kreki, Nikopolis, mamy poświadczoną piechotę. Tam piechota walczy. Pod Grunwaldem nie ma piechoty. Pod Grunwaldem walczy sama konnica, kochani. Co niektórzy historycy mówią, że tych koni bojowych, tych pociągowych, tych konduktowych, tu, w jednym miejscu, mogło być co najmniej 1 000 000. A więc widzimy, jak to było, kochani. I przez wiele, wiele setek lat później w dokumentach Europy Zachodniej jest nazywana Wielką Bitwą albo Wielkim Pobiciem. Czyli pobiciem króla przez wojska zachodnie. A może i 4 dziś puszczę. A więc już można było pokombinować i można było zarobić, kochani. I tak starano się, żeby tą wyprawę sobie z nawiązką odpracować. Tak jak to mamy w filmie, kiedy to Rzędzian zaradny szybciutko zbiera wszystko, bo wie, że można szybciutko wszystko sprzedać. Tak jak kochająca żona Marysieńka pierwszy list pod Wiedeń napisał Dana III Sobieskiego, wiecie jak? Kochanie, wiem, że w zdrowiu jesteś, bardzo się cieszę, ale szybciutko skupuj wszystkie dywany i wszelkie rzeczy i dobra, bo one teraz są w niewielkiej cenie. A później to wszystko, co zrobimy? Z pieniężem. A więc zarobimy. Obrotna Marysieńka była, muszę przyznać. Nie wiem. O co chodzi? Ja tutaj już z tym bombardami. Jest to psychologiczna broń, bo konie bojowe nie są jeszcze dostrzelane z artylerii. I wiemy, kiedy dwie bombardy dały salwy głośne, wiemy, że się konie spłoszyły, bo nie były do tego przyzwyczajone.
Dzisiaj konie, które są układane pod inscenizacje filmowe, pod inscenizacje historyczne, są tak zwane ohukiwane, czyli ostrzeliwane. Tam, gdzie one się pasą, a przy stawach rybnych jesteście, czasami bubu, czyli straszenie tych drapieżników. I tak samo i konie. Jak nam przyjadą pod grunwa, nic się nie dzieje, cisza. Jak to tak się dziwnie czują. Jak jeden drugim rycerzem wyjdzie dwa razy z Sakowicy, kuchnie, to konie, jesteśmy, to bardzo dobrze. A w innym przypadku tak nie było. 6 lat temu, jak on z Sakowicy buchnął, to jak wieło zobaczył swoje nogi, dwa kręgi sobie przestawił. A konia wieczorem pod Dobrunem żeśmy znaleźli. Bardzo ciężko, cały proces tego wszystkiego. Tym bardziej pamiętajcie, że rycerz, nie ma dobrego rycerza bez dobrego jeźdźca. Dobry rycerz musi być dobrym jeźdźcem, bo inaczej nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Dlatego, że ten rycerz nie używa prowadzenia konia rąk. On w czasie bitwy jest zajęty. On ma tarczę, on ma miecz, on ma muzykant, on ma narciak, on ma bijak, on ma tłuczek. On tym koniem tylko balansuje ciało. On ma ostrogi, on ma nogi. Ten koń, on wie o co chodzi. I też wspomaga razem rycerza. Też walczy razem z nim. Gryzie, kopie, kąsa, odpycha się na boki, robi miejsce dla niego. Czołem wychodzę. Ale też rycerz musi dobrze wiedzieć, że tego konia nie można wypalić w tym jednym starciu do końca. Zawsze w samochodzie stawiamy rezerwę. Wiecie dlaczego? Bo nie wiemy, czy w bitwie wygramy. A więc ta rezerwa jest na ucieczkę, aby szybciutko odejść od tego pola bitwy. I tu mamy znalezisko archeologiczne, proszę bardzo. Mamy tutaj z badań ze starszego okresu, prowadzone badania przez profesora Rajewskiego, prowadzone badania kaplicy przez pana magistra Romualda Odoja, wieloletniego kierownika naszego muzeum. I tu już zobaczcie, mamy piękne ostrogi, podkowy, strzemiona. Co ciekawe, że te ostrogi, kochani, z normalnym bodźcem, takie dwie pary, to kosze powiedzmy 50 i 50, ale te z tym kółeczkiem, tak jak w westerniach, ten John Wayne chodzi, prawda? Jeszcze żółę żuje, no to 500 zł. A więc może i do 1000, a więc drogo. Co ciekawe, kochani, pod Grunwaldem, kiedy kto wie, czy krzyżakom, jak słońce świeciło, jak nagle zasłony nie podniósł, to się okazało, że ma ciemne okulary. W Elblągu znaleźliśmy, kochani, nie gdzie indziej, w kloastrze oczywiście, okulary. I to jedno było ze szkiełkiem zielonym. Prawdopodobnie przeciwsłonecznym, ale nie takie jak te, tylko jak te binokle nakładane na nos. Czyli wracamy do 15 lipca 1450 rok, rozpoczynamy, jest bitwa, na razie przyłbice podnoszą, a co tu? Okulary przeciwsłoneczne, jak w samochodach. Jedynka, dwójka, no i lecimy. I poszli, kochani, bo poszli, bo było lepsze starcie, Jagiełło miał taką możliwość, że został w lesie, ale wielki mistrz zajął właśnie stanowisko u góry i dlatego tak cierpiał tyle godzin na tym słońcu. Kochani, to na razie tyle. Fajnie po tym Grunwaldem? Ciekawie, co? Cieszę się, że przyjechaliście. Bardzo dziękuję, że mimo nieciekawej aury, no niestety aura nam troszeczkę pokrzyżowała. Nasze muzeum niestety jest związane z aurą. Tak jak mamy Dni Grunwaldu, jesień średniowiecza, od rycerza do żołnierza, ale staramy się, czy majówka, czy zawody Puchary Europy z łukiem i koniem, staramy się, kochani, tutaj te nasze pola rozruszać. Ja chciałbym teraz przejść na...